Najczęściej w sposób automatyczny niemowlęta podnoszone są z podłoża poprzez podłożenie ręki rodzica pod kark i bioderka dziecka lub są podbierane pod paszki do góry. Taki sposób podnoszenia dziecka z podłoża wywołuje najczęściej u malucha reakcję spięcia w obrębie obręczy barkowej i szyi. Dla grupy dzieci z tendencją do prężenia się do tyłu i odginania, takich, które dłużej utrzymują zaciśnięte piąstki lub mają słabszy, nieskoordynowany jeszcze brzuszek, nie jest to najkorzystniejszy sposób podnoszenia. Dużo lepsze okazać może się podnoszenie bokiem do podłoża. Podczas tej czynności mobilizowane są do pracy mięśnie brzucha, dziecko kształtuje prawidłowe reakcje nastawcze oraz kontrolę głowy w przestrzeni. Korzystając z pozycji bocznej, możemy również w sposób bezpieczny odłożyć niemowlę na podłoże. Podnoszenie i odkładanie malucha na podłoże. Czy jest to przewijak, czy jest to łóżeczko. Układamy najpierw miednicę, pupkę dziecka, tułów i główkę. Robimy to jakby zawsze przez bok. Tak samo jeśli chodzi o podnoszenie, to w momencie, kiedy chcemy dziecko podnieść przez jego lewą stronę, nasza prawa ręka jest umieszczana na tułowiu dziecka. Drugą ręką przetaczamy sobie dziecko na tą lewą stronę i podnosimy bark do przodu i do nas. I przekładamy do łódeczki. Pokażę jeszcze raz. Układamy dupcie, tułów i główkę. Dzieje się to przez bok. Jeżeli chcemy dziecko podnieść, na przykład przez prawą stronę dziecka, nasza lewa ręka jest na tułowiu, bark kierujemy do przodu i do nas. I przekładamy ręce do pozycji łódeczki.